Panie doktorze, ogłoszenie pandemii koronawirusa to dla wszystkich sytuacja nowa. Wielu lekarzy medycyny estetycznej zamknęło swoje gabinety, zawiesiło działalność. Czy słusznie? Mamy sytuację absolutnie wyjątkową, jak wszyscy wiemy, spowodowaną infekcją, pandemią koronawirusa. Życie absolutnie nasze się zmieniło. Zachodzi pytanie, jak powinni zachować się lekarze praktykujący medycynę estetyczną. Moim zdaniem prywatne, jak również jako prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej Anti-Aging, organizacji zrzeszającej ponad 1700 lekarzy, apeluję, aby zawiesić działalność w tym okresie gabinetów medycyny estetycznej albo ją w istotnym stopniu ograniczyć. Myślę o gabinetach zajmujących się tylko medycyną estetyczną, natomiast gabinety lekarskie jako takie powinny być dostępne dla pacjentów, którzy mogą zgłaszać się z różnymi problemami, niekoniecznie natury estetycznej. Dlaczego powiedziałem ograniczyć? Ponieważ czasami istnieje sytuacja, że trzeba dokończyć jakąś terapię, że są sytuacje pilne, są powikłania na skutek zabiegów wcześniejszych. Lekarz powinien być wtedy dostępny dla pacjenta, czy to drogą telefoniczną, mailową, czy ewentualnie zachowując wszelkie środki ostrożności również osobiście. A jeśli gabinet pozostaje otwarty, czy pacjenci mają powody, żeby obawiać się zabiegów? Czy zabiegi medycyny estetycznej są bezpieczne? Wiele osób może zadać sobie pytanie, czy zabiegi medycyny estetycznej, które siłą rzeczy często się wiążą z przerwaniem ciągłości skóry, z uszkodzeniami skóry, które muszą się goić przez czasami ładnych kilka dni, są czynnikiem ryzyka w przypadku szerzącej się epidemii. Większym czynnikiem ryzyka dla pacjenta jest infekcja bezpośrednia drogą kropelkową ze strony lekarza, gdyby, nie daj Boże, był zarażony. Infekcja wynikająca z przerwania ciągłości skóry jest mało prawdopodobna, czyli prawdopodobna w ograniczonym stopniu, ze względu na to, że środowisko, w którym pracujemy, pole operacyjne jest najczęściej sterylne, biorąc pod uwagę wszystkie środki ostrożności, maseczki, okulary, rękawiczki, przygotowanie pola zabiegowego. Tu raczej zagrożenie chyba nie jest większe niż normalnie. Natomiast kontakt bezpośredni z lekarzem. Lekarz często musi się nachylać. W ogromnej większości przypadków jest to twarz. No, tutaj ryzyko już jest większe, gdyby się wydarzyła taka sytuacja, że ktoś byłby zainfekowany. Więc w związku z tym radziłbym te zabiegi odłożyć, zwłaszcza zabiegi, które trwają dosyć długo. Czy możemy przewidzieć, jak długo gabinety będą, czy też powinny być zamknięte? Ile to będzie trwała ta sytuacja? Takie stawiamy sobie często pytanie, pytają nas o to pacjenci. Nie wiemy. Na pewno kilka tygodni. Być może i dłużej. Jak sytuacja będzie się rozwijała, miejmy nadzieję, że odpowiedzialne działanie organów naszego państwa, miejmy nadzieję, że odpowiedzialne działanie nas jako lekarzy, którzy będziemy gotowi również do tego, żeby wspomóc służbę zdrowia w sytuacjach kryzysowych, spowoduje, że te rozmiary tej tragedii, tej katastrofy będą w Polsce jak najmniejsze. A jak to wygląda gdzie indziej? Przed chwileczką wyczytałem, że 3 lekarzy w Mediolanie zmarło, pełniąc swój obowiązek. Liczmy na to, że wszystko zakończy się jak najlepiej. Róbmy wszystko, żebyśmy ograniczali tą infekcję. Starajmy się być dostępnymi dla naszych pacjentów, ale zachowujmy wszelkie środki ostrożności, żeby nie zarażać i nie być zarażanym. Mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się już w absolutnie innej sytuacji, że wrócą nasi pacjenci, którzy i będziemy mogli, tak jak poprzednio, zajmować się tym, czego duża część społeczeństwa od nas oczekuje, czyli pomocą w uzyskiwaniu dobrostanu psychofizycznego poprzez poprawę jakości życia i poprawę estetyki życia. A jakie będą Pana zdaniem długoterminowe skutki pandemii dla branży medycyny estetycznej? Odpowiadając na to pytanie, trzeba by przede wszystkim zaznaczyć, że nie wiemy, kiedy to się skończy. W jakim stanie będziemy, kiedy ta infekcja będzie już miała swój kres. Jakie będą konsekwencje psychiczne dla nas, dla społeczeństwa, dla pacjentów. Jakie będą konsekwencje ekonomiczne. To wszystko może wpłynąć na
podejmowanie decyzji. Ale tu chyba są możliwe dwie recepty, czy dwa scenariusze. Jeden to takie odreagowanie. Chcemy wrócić do przyjemności życia, chcemy wrócić do naszych przyzwyczajeń, chcemy odreagować te ciężkie momenty, jakie teraz przeżywamy i to jest możliwe. Drugi, no to jakby to można powiedzieć troszeczkę przeciwny, który polegałby na tym, że będziemy pomału dochodzili do siebie, będziemy dłużej zastanawiali się nad podejmowaniem decyzji o poddaniu się zabiegom. No i być może zdamy sobie sprawę też, i będą to decyzje może bardziej przemyślane, zdamy sobie sprawę, jak kruche jest nasze życie, jak od wielu takich często nieprzewidzianych okoliczności zależy od tego, czy będziemy funkcjonowali, jak będziemy funkcjonowali. No i będziemy się chyba dłużej teraz zastanawiali nad tym, do kogo pójść. Innymi słowy, czy warto ryzykować, czy warto czasami zapłacić w sposób nieusprawiedliwiony mniej, czy warto pójść do kogoś, kogo się nie zna, na zasadzie koleżanka mi poradziła. Nie wiem, co będzie, nie wiemy, co będzie. Liczmy na to, że wszystko wróci do stanu sprzed epidemii i będziemy mieli taki moment odbicia, odreagowania, że będziemy funkcjonowali lepiej, będziemy bardziej szczęśliwi i umieli bardziej doceniać przyjemność życia. Dziękuję bardzo za rozmowę.